Cześć kociaki, dzień dobry, witam was serdecznie, to są moi starzy znajomi, ale dzisiaj mówię, nagram, bo tak śmiesznie siedzą obok siebie, ale to są takie kociaki, które się nie dają podrapać, ale muszę wam powiedzieć, że to nietypowe jak na kotki, żeby tak się działo, żebym ja moje tak mogła zobaczyć. Kurczę, słonko się przebija i coś kropi. A ja w samej bluzie wyszłam. Zobaczcie na roślinki. Czy ja mam coś dodawać? Mogę tylko powtórzyć sezon zielarski w pełni. Muszę wam powiedzieć, że dawno nie pamiętam, żeby dzień w dzień, w tym okresie, kiedy ja potrzebuję zbierać zioła, żeby tak wyglądało wszystko. No cóż, no co, no będę musiała moje zapasy uruchomić. Znaczy i tak je uruchomiłam, ale po prostu, wiecie, zużyję do zera tym razem. Bo jak mi zostawały, to po prostu czasami sobie używałam do kąpieli, robiłam, wiecie, takie fajne napary i to wszystko do wanny dawałam. No a teraz pójdzie do spożycia. Cześć Baryłko, dzień dobry kochany. Witam się z wami, moi drodzy, poniedziałkowo. Właśnie wróciłam ze spacerku. Widzieliście, jak jest mokro, ale zobaczcie, nie pada i przebija się słonko. W ogóle się bardzo, bardzo ociepliło. Ja już oczywiście wskoczyłam w krótki rękawek, bo się wzięłam za roboty moje. Tym razem w domu chciałam powiedzieć dzień dobry lemelkom. Cisza w ogródku, nie świergolą, bo zobaczcie, pusto w karmniku. I sobie po prostu poszły, obraziły się na mnie, no ale musiałam na razie przykrócić, bo gołębie się za bardzo rozpanoszyły. Także moi drodzy, obeszłam tak już troszeczkę, nie będę teraz z wami robiła obchodu ogródka. Cześć Boczysław. Boczysław, dzień dobry. Dobry, dobry. Nie będę robiła z wami obchodu, ponieważ, no wiecie, za długo by to znowu zeszło. Nie chcę tak tych filmików przedłużać. Jak się zacznie ładniej robić, to wtedy będziemy robić obchód. Sytuacja wygląda tak. O, proszę, po deszczach prymulki. Także wiecie, będziemy działać, sprzątać, po tym wszystkim idzie już piękna pogoda, ma się ocieplać, coraz mniej deszczu, w okolicach weekendu ma już w ogóle nie padać, także wiecie co, jest ekstra. Ja tymczasem idę do domu, zrobię sobie śniadanko, nie mogę się na ten klon w tym roku napatrzeć. Lubczyk odbił po moim obcięciu, już mam następną porcję do zasuszenia. Także jak ktoś będzie chciał lubczyku tutaj z Anglii, to proszę się ze znajomych do mnie zgłosić, bo myślę, że będę miała do rozdawania w tym roku. Kochani, no i to tak wygląda wszystko. Pięknie wybujały, co niektóre roślinki, na przykład róża tak samo odbiła. Tutaj widzę, szałwia pięknie odbiła. O, zobaczcie, idzie pierwszy kwiatek z róży. Także fajnie. O, jeszcze bakunie. Złapiemy, no. Na zdjęcie, na klipa. Cześć dziewczyno, pokaż się, halo. Dobry, dzień dobry, kochana moja, królewno. Jeszcze wam tylko pokażę. Przepraszam. Zobaczcie. To będzie królowa ogródka niebawem. Pięknie idzie w górę, ta mniejsza. No ale dają radę wszystkie po kolei. Teraz za chwilę gdzieś się przedstawię, bo wiecie, Boczek mi w ogóle pory przekopał, już wam nie mówiłam, ale myślałam, że go zamorduję. Z tych porów to chyba nic nie będzie. Koperek idzie, oczywiście chwaściory, tu jakiś słonecznik. O, tutaj widzę następny słonecznik.
jest wszystko. Cześć kocie, grubasie. Co tutaj jeszcze? Aha, chciałam wam tylko pokazać jeszcze coś. Zobaczcie, jak mi pięknie rukola kiełkuje. O, bardzo ładnie idzie. Będę miała co zajadać. Uwielbiam rukolę. Ale oczywiście zapora antyboczkowa musi być. Pomidory to są w takim stanie, że nawet wam nie pokazuję. Także wiecie. Ale jeszcze wam pokażę. Cześć glisniku, mój kochany. No myślę, że to już ostatni twój tydzień tutaj, bo idzie słoneczko, także zajmę się tobą niebawem. A tu wam chciałam pokazać, jak wygląda rzodkiewka. Tej to się wszędzie podoba, nie? Na grządkach, w doniczce, super. I tak, szczypiorku to tu nie widać póki co, ale zobaczcie, ile mam sałaty. Ja to chyba muszę już pikować, co? I to są te takie, wiecie, już wam mówiłam, to te takie główki idą duże, to jest ta maślana. Matko kochana, normalnie będziemy beczeć i uszy nam jak u królika urosną. Tu idzie marcheweczka, ta taka baby, malutka, czyli właściwie, wiecie, zielone listki to będą na, no jak to się nazywa, to zielone, co się robi. No widzicie? Pesto, o, na pesto, a marcheweczki do jakiejś tam suróweczki, wiecie, tak do podjadania, do chrupania jako cukiereczki. A pory po akcji boczkowej to po prostu zostało kilka sztuk. No i nie wiem, czy one się dadzą odratować, czy nie. Ja jak zobaczyłam, jak mi to przekopał, to myślałam, że go zamorduję. I spod ziemi wykopałam te pory i z powrotem je tu powsadzałam. Także jest połowa tego, co była. I w takim stanie. Słuchajcie, wszystko potrzebuje słonka. O czym tu w ogóle mówić? Czekam, aż to podrośnie, żeby pościągać te wszystkie kije. No ale na razie tak musi to być. A wiecie, jak siedzę w ogródku, to tego nie widzę, także dajemy radę. Mamy kaczuchy, moi drodzy, na razie tylko, a ja tutaj rzucam, wzięłam ziarenka, namoczyłam w gorącej wodzie i wołam te łabędzie, też, jakkolwiek się woła łabądki, bo są wszystkie na wodzie i nie wiem, kurczę, czy podpłyną, czekać jeszcze, czy iść tam dalej, bo tam nie mam się jak dostać, żeby dojść do brzegu do nich. I czekam, aż tu podpłyną maluchy. Także zobaczymy, poczekamy sobie chwilkę. Kochani, łyski przypłynęły malutkie. Łabądki się pomału przybliżają, są za wyspą. Ale widzę, że tak pomalutku może się doczekamy. Za to pierwszy raz tak blisko mam okazję łyski nakręcić. Zobaczcie, jakie są. One są tak płochliwe, ale ja widzę, że tak mama nurkuje po ziarenka i podaje z dzióbka maluchom, bo one sobie nie mogą dać rady, także cudownie sobie radzą. Bo kaczka to widzę pięknie nurkuje już. Ojejku, jakie fajne. Taś. Jak się wołała będzie. Taś. Pitulowa przyszła. Słuchajcie, płyną. Pomalutku, bo wiecie, te maluszki nie wiem ile mają dni. Ale może się uda nakręcić, może przepłyną, nim mi się ziarno skończy. Bo wiecie, jak zobaczą, że te ptaki odpłynęły ode mnie, to już nie podpłyną łabądki dalej. Masz tu, kochana, masz. Też. Barka musiałam przywiązać, tam siedzi na brzegu. Bo wiecie, nie da rady z barkiem takiej operacji przeprowadzić. Jak widzicie, nie pada, jest koło południa, ale chmury, kołdra, kordełka dalej nad nami zasnuwa tutaj nas, ale coś tu się przebija, coś się dzieje. Ogólnie się ociepliło,
Zobaczymy. Może i ujrzymy słonko jeszcze dzisiaj, może jutro. Dobra, wyłączam na razie kamerkę, czekamy na łabędzie. No kurczę, mówię wam, czekam i czekam na nie. Troszkę się przybliżyły. Nie wiem, czy cokolwiek widać, ale po prostu się chyba nie doczekam. Takie mają tempo, tyle zajęć po drodze. No przynajmniej połowę drogi już mają za sobą, ale nie wiem, czy one tutaj podpłyną. Ileż to można czekać na towarzystwo? Są tak tam zajęte. Łyski cały czas tutaj popusiają. Co maluszki, co? Czekam na łabądki. Wy jesteście też kochane, ale ogólnie to wiecie, jest łabędziowa dziewczyna. Nie na wszystkie maluchy, wszystkie kotki, pieski, wiecie, każde zwierzątko jest cudowne. Zobaczcie, one są tutaj przy brzegu i ja nie mam się jak dostać do nich. Tu jest wszędzie woda. Kurczę, już były tak blisko. No nie dam rady, one jak pójdę tam dalej, to mnie nie będą widziały. Zobaczcie, jakie tu jest błoto, już kawałek przeszłam, no ale bez sensu kompletnie. Wrócę się tam, może one się przesuną, jakoś przepłyną jeszcze. Muszę je monitorować. Barek! Aha, idzie Barek, dobra, chodź. To nie takie proste, jak widzicie. Tak jak ja bym sobie chciała i życzyła, żeby one podpłynęły, to wiecie. No, no niestety. Nachodzę się, nakombinuję. Czy one są tu jeszcze, bo były tutaj? No nie ma. Tu im rzucałam karmę, no ale poszły, niestety popłynęły. I tell something in my language, okay? Because I recording. Słuchajcie, widzicie, są łabądki, zeszły z gniazda. To już wam mówiłam wcześniej, że pływają dalej. No ale niestety przypłynęły tutaj na wyspę i weszły za mamą albo tatą. No i nie mam jak nakręcić ich, żeby wiecie, żeby pokazać tak bliziutko. Zobaczymy, przyjdziemy jeszcze. Dzisiaj to już nie mogę, bo za chwilę idę do pracy, no ale jutro rano przyjdziemy, może się uda nakręcić. Myślę, że ich w ogóle nie widać w tej chwili, bo jest buro, żaro, ponuro. Zobaczcie, jak jest ciemno. Takie chmurzyska, także pewnie wszystko się zlewa z wodą. Czekam i czekam już tyle czasu. No ale niestety. Kochani, mamy je. Amazing! Tu pan obok mnie też fotografuje, razem za nimi biegamy. I stood here 2 hours yesterday, yeah. And I've been here already. I've been waiting all day to get pictures. Yesterday was checked every 2 hours. Oh, you're yeah. More than me. And I haven't seen the... I checked Saturday night and I checked yesterday afternoon. What I want to do is I want to get one of my pictures framed up so I can put it on the wall. Come on. I love swans. They're so cute when they come around, aren't they? So cute! No kochani moi, doczekaliśmy się, matko! Ale ile czasu ja tu stoję i za nimi biegałam! Normalnie już płakać się chcę. Tam też taka pierdoła z boku, za mamą albo tatą. Trying to get one with the parents' heads out of the water. Wow! You can always tell the female swan because she's got a thinner neck than the male. Yeah, it's a big difference between them.
Which one is female? Yeah, it's big different. He's the one of the biggest swans I've seen. Massive. When he spreads his wings out. Huge. Yeah. It's amazing. Just waiting for her to put her head out the water. Oh, look at my dog. Barek. He's asleep. Yeah. He doesn't like if I feed birds. Yeah, you're giving them the attention of Janice. It's nothing special for him. You know, border collie, sheepdog. Yeah. Oh, I'm putting him in his own. Okay, nic ci nie zrobię. Yeah, he's mourning us, isn't he? Look! We are too close. Yeah, it's good though that he's... It's good. He's put on weight. His neck. Look at his neck, it's really big. Oh, there she goes. Have no more food. Look, it's finished. Nie mam więcej jedzenia. I've already fed him this morning. I couldn't feed them because they wouldn't come over this morning. It's too far away. Yeah. But it's good over there because the foxes can't get to them. Okay. Video is done. I should have done a video. I only did pictures. Have you YouTube channel and I'm recording so many clips and do videos. Have you? Yeah. I like it so much. Okay, it was night's time. It's time go to work. It looks like it's gonna It start raining. Wow, I can't believe it's gonna rain all day, but next week it's gonna be a heat wave. I know. It's nice weather is coming. It's soon. It's more like February at the moment. Autumn, not spring. Okay, see ya, bye. Dzień dobry, kocie. Jak tam? Ojejku, zjesz mi kamerkę. Witam się, kochani moi, z wami wtorkowo. Ja już po spacerku z Barkiem, zobaczcie te moje pomidory, no kurczę, nie pada deszcz, ma się wypogadzać. O, cześć gwiazda, cześć bakunia, cześć barunia, widzicie, cały komplet. Właśnie im za chwilę będę robić śniadanko, ale wczoraj bardzo późno jadły kolację, więc troszeczkę je zawsze przetrzymuję, żeby pobiegały w ogródku, bo wiecie, że walczę z boczkiem, z jego łakomstwem. A ja tymczasem robię, tutaj szykuję właśnie dla nich ziółka, one nie zjedzą tego wszystkiego na śniadanie, ale robię zawsze zapas. Co ja tutaj zmieliłam, poczekajcie, niech ja się zastanowię, pokrzywa, to znaczy jeszcze jest nie wszystko zmielone, bo czekam aż mi młynek wystygnie, bo się zagrzał, bo to taki młynek, wiecie, ręczny, ale bardzo dobry. Zmieliłam już brzozę, troszeczkę pokrzywy, babkę lancetowatą, jeszcze chcę bluszczy kurdybanek dorzucić. No i tutaj tak, jeszcze siemię, ale siemię to mielę zawsze na świeżo, nie robię zapasu, bo wiecie, że to się utlenia, także nie można. A to moja kawiczka, tutaj mam jeszcze suszoną pestkę z awokado, ale to jest tylko dla mnie. No i wiecie, to wszystko przemiędle. Przemiędle i muszę to potem przez sitko przecedzić, to znaczy dla mnie to nie potrzeba, ale jak takie jakieś patyczki, gałązki zostają, nie widać pewnie w kamerce, no takie wiecie, twarde kawałeczki, co się nie zmiędliły, coś takiego, no to wiecie, koty to wtedy nie będą chciały jeść, dlatego ja im to wszystko mielę, miele i przez sitko przesiewam, to chciałam powiedzieć. Widzicie, takie gałązki zostają.
Także wiecie, pomiędlę i potem mam troszeczkę zapasu. O, jaka dobra kawiczka poranna. Jeszcze znalazłam liście borówki. Ja tak, wiecie, zmieniam im ten skład, ale no mówię, dla siebie to ja mogę jakieś gorzkie zioła mielić, no ale dla nich to nie mogę. To musi być takie, wiecie, w miarę neutralne. Chociaż one i tak jedzą, już są przyzwyczajone. Dobra, młynek ostygł, także mogę się brać dalej do pracy. Czy ja wam powiedziałam, że to jest ręczny młynek? Chyba tak. Wiecie, co miałam na myśli? W sensie, że taki mały, no nie jest ręczny, tylko elektryczny, ale jest po prostu taki malutki i no i muszę po troszku mielić, bo się szybko nagrzewa. Ale bardzo dobrze mieli, jestem z niego zadowolona. Kupiliśmy, wiecie, kiedyś jeszcze jeden, bo u nas się i zioła, znaczy przyprawy mieli. Wszystkie ja kupuję, czy pieprz, czy inne przyprawy, to zawsze w kulkach, w nasionkach i potem mielę. Więc już nie chciałam tych młynków mieszać, bo wiecie, koty są zapachowce i one wyczują tam barek, to by zjadła, ale koty to wyczują zapach od tych takich aromatycznych ziół. Na przykład, wiecie, jak to się, kozieradka jak pachnie. To jest podobny zapach do lubczyku. No to wiecie, kot tego nie zje. Czy na przykład jałowiec. Więc mamy jeszcze jeden młynek, to już tamten nie jest taki fajny. Także z tymi młynkami to jest różnie. No i ten się sprawdza już od lat. No i tak zawsze pomielę trochę, pomielę i potem, wiecie, czekam, aż wystygnie i tak po troszeczku. No, ale jak ja im taką porcję porządną zmielę, to na miesiąc mają, a dla siebie to na bieżąco mielę, bo ja mówię, dorzucam i tą pestkę z awokado, i jakieś tam inne gorzkie zioła, czy na przykład ostropes plamisty. W polskim sklepie kupiłam sól kłodawską, bo właśnie się pojawiła, nie było jej wcale. Najróżniejsze można było dostać, ale tej nie było. To jest, wiecie, ta od nas z Wieliczki. Słuchajcie, jaki to jest zapach. Przesypałam i stoję, wącham i mam wrażenie, że jestem w Wieliczce. Ja wiem, że to jest dziwne, że można się, wiecie, tak zachwycać zapachem soli, ale żadna tak nie pachnie jak ta. Bo ja kupuję jakąś taką kamienną, zwykłą albo tę różową, himalajską. No, ale to jest. Jeszcze sobie powącham. Naprawdę poczułam się tak, jakbym była w Wieliczce. Bardzo się cieszę, że ta sól się pojawiła. Także jeszcze dokupię, jak będę w sklepie. No, aromat. No, wspaniała jest. A teraz to wiecie, więcej tej soli będzie szło, bo jakieś sałatki, sałata mi rośnie, to wiecie, będę miała do czego zużywać. Potem ogórki małosolne zacznę robić. Już widziałam, są w sklepie polskim, ale wiecie, to jeszcze nie są gruntowe na pewno. Co chciałam powiedzieć, nie kupujcie tej soli z marketów, takiej tej zwykłej, najtańszej, bo ona ma tam dodawane takie środki, żeby ona się nie zbrylała. Także to jest paskudztwo chemiczne. Pamiętajcie zawsze, żeby kupować taką naturalną sól, wiecie, kamienną. Ale naprawdę, jeszcze trochę muszę popiać nad nią. Ojejku, jaki zapach. A tutaj moczą się ziarenka, bo pójdziemy zaraz do łabątków. Wczoraj tak zajadały ze smakiem. Zobaczymy, czy dzisiaj trafimy. Tymczasem, zobaczcie. Chmura straszna, ale wyszło słonko. Może chodźcie na momencik o ogródeczka. Zobaczymy, co tu słychać, chociaż na chwilkę. Ojejku, jak fajnie. Teraz wyszło słonko, przed momentem, bo było tak paskudnie. Myślałam, że się rozpada, a tu się tak fajnie zrobiło. Bardzo sympatycznie. Jak ta moja rukolko, rośniesz? Rośniesz, rośniesz. Ale jeszcze się chmurzy, widzicie? Postawiłam kulkę tutaj dla wróbelków, bo mówiłam wam, że tutaj mi się gołębie za bardzo rozpanoszyły, ale jeszcze nie wyczaiły, za to barek wyczaił. Co kochany mój, co moje maniunkie? Co mój śliczniunki? Ogonek chodzi.
Aganek chodzi. Moje kochanie, moje śliczne, moje kochane psy. Ojejku. Cześć, szeryf, gdzie tam jesteś? Słychać cię, ale nie widać. A, bo tu siedzi na gałązce. Cześć, cześć. Tutaj masz kulkę. Ojejku. Ojejku. Jaki brzuszek pełen. Tak się najadłeś. Ojejku. Jak się pies świeci pięknie. Moje kochane. Ajejejej. Mój dziadunio. Mój dziadunio. Dobry piesek. Ajejku, jejku. Jeszcze drapać psa? Jeszcze drapać? Ajejejejejejejej. Kocham cię, jesteś śliczna. Pamiętajcie, żeby mówić do kwiatków, one wtedy ładniej rosną. Czy ja w tej doniczce nie zrobiłam dziury? No na to wygląda. Odlejemy trochę. O matko! Nie, no na pewno nie ma dziury. No teraz to zrobiłam. Będę musiała zadziałać, bo tak nie może zostać. Poziomeczki jak mi dojrzewają. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Moje kochane. Ojejku, jak to słonko cieszy. Wiecie co, aż się boję tam do pomidorów zaglądać. Nie, na razie to nie patrzę. Lepiej nie sprawdzać. Zobaczcie, róża jeszcze rozkwitła. Nie, róża. Co ja mam z tą różą? Kamelia rozkwitła. Tutaj jeszcze kwiatki robi. O, no ale tak te kwiatki robi, że ich wcale nie widać. Tutaj kwiatek. Z tobą to jest coś dziwnego, moja droga. A ty jak pięknie wyglądasz. Brateczki moje kochane jeszcze pięknie kwitną. A od przyszłego tygodnia, to znaczy już od weekendu, albo może nawet od czwartku, zobaczymy. No dzisiaj jeszcze nie padało, to znaczy kropiło tylko, ale zaczniemy porządkować ogródek, bo przecież praktycznie cały tydzień to ja nic nie robiłam. Także jest tak zarośnięte, trawa do skoszenia. Straszne się robią zaległości, wystarczy parę dni, że się nic nie robi i natychmiast to wszystko jest, wiecie, w takim stanie jak bezdomne jakieś takie. W przyszłym roku to tak myślę, że chyba tylko te drobniutkie kupię, bo one, zobaczcie jak wyglądają te po deszczu. O, po deszczach, przecież trudno to deszczem nazwać. A jak wyglądają te? Jest różnica, prawda? Także jakby co, to mi przypomnijcie w przyszłym roku, Aga, nie kupuj tych dużych, jakbym kupiła, to mi napiszcie. Aga, przecież mówiłaś, że będziesz kupowała te malutkie. Bo ja mogę zapomnieć, naprawdę. No jest różnica. Czyli te maluchy są odporne zarówno na przymrozki, bo były przymrozki, nic im się nie stało, jak i na deszcz. O. Tu kochanie moje, ojejkuś, jak ty się świecisz w słomku ślicznie. Moje maniuńkie. Koty już poszły spać, bo one tutaj ganiały w ogródeczku. Ale już za długo dla nich. Idziemy jeszcze coś podziałać w domku, bo mam, słuchajcie, sporo różnych zajęć. Bo potem jak się zrobi pogoda już tak na stałe, czyli za parę dni ma się zrobić ładnie. Na weekend już zapowiadają, że będzie ładnie, no to już wiecie, sam ogródek, tak? A teraz to ja sobie w domu nadrabiam zaległości, które się zrobiły, jak siedziałam tu ciągle w ogródeczku i coś robiłam. Malina to oszalała. Kochani, wyszło słoneczko, już tak chyba na dobre dzisiaj. Ale ja niestety za moment do pracy. Są jeszcze chmury paskudne, ale generalnie zaczyna się wypogadzać. Także tak sobie myślę, że jutro to może się wybierzemy na pokrzywę. Nie myślałam, że dzisiaj się tak to wypogodzi ładnie. Zobaczcie,
Jakie piękne stokroteczki. Jeszcze jakieś mlecze kwitną, może mi się jutro uda. Chodź Barek. Może mi się jeszcze jutro uda troszeczkę ich nazrywać. Ojejku, zobaczcie, trzmiele już latają. Robi się pogoda. Ja się tak tym podniecam, ale naprawdę, no uwierzcie mi, chyba 2 tygodnie teraz takie brzydkie mieliśmy. Kochane. No tutaj ich nie zbieram, bo wiecie, psy łażą, także to nie jest miejsce do zbiorów, ale miło popatrzeć. Idziemy do łabądków, zobaczcie. Całą mam baterię tutaj ziarenek. Chodź Baryłko, idziemy zobaczyć, czy są nasze kochane maluchy. To znaczy są na pewno, tylko czy nam się uda je nagrać. Ptaszki śpiewają. O, jak przyjemnie się zrobiło. Od razu inaczej. Wczoraj to jednak słonko nie wyszło, było buro i ponuro. A teraz się przebija i chyba z każdym dniem ma być lepiej. Także fajnie. Zobaczcie, jak wyszliśmy. Maluchy są tutaj. Ciekawe, czy podpłyną. Chodźcie, chodźcie. A Barek, odejdź. Idź Barek, idź. Pszt, pszt, pszt. Tak to go zawsze wołam, a teraz go odganiam. Chodźcie, maluszki. Nunki. Ojejku. Wiatr trochę wieje. No nie wiem, czy one przyjdą, bo Barek się... Jak tak, to mi Barek ucieka. Jak ja chcę, żeby odszedł, to on tutaj jest. Poczekamy troszeczkę. No zobaczcie to. Idź Barek tam. On jest zazdrosny, dlatego teraz tutaj podchodzi. No chyba nic z tego nie będzie. Wiecie co, cały czas im tutaj rzucam, wołam je. Ale niestety, tak sobie myślę, że im wysypię tutaj na pomost. Toś, 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 jak się te łabędzie woła. Chodźcie. Już tak prawie się, wiecie, w tą stronę zaczęły przesuwać. Oczywiście Barek przybiegł i stanęły. Także myślę, że wiecie, dobrze, że ta mama jest taka z tatą, wiecie, że są takie ostrożne, bo ludzie mają różne zachowania. Jest 8, a wiecie, jak to się może skończyć, tak jak w tamtym roku. No widzicie, podpłynęła starucha albo staruch, myślę, że to jest starucha. A maluchy zostały tam przy drugim łabędziu. No nie przeskoczę tego. Dobra, jedz, jedz. Dobrze, że tak pilnujesz swoich dzieci. Ale jest ich 6. 1, 2, 3, 4, 5. No kurczę. Wczoraj było 8. Może jeszcze gdzieś tam są na brzegu? Nie widzę więcej, żeby ich było. No ja się nie dziwię, że tak ostrożne są. Wiecie co, stoję już dłuższą chwilę. No i jest 6 maluszków. Naprawdę tak ciężko, żeby one przetrwały. To, że one się urodzą, to nie znaczy, że przetrwają. Wiecie, że nawet jajka znikają, a nawet jak te maluchy się wyklują, to z miotu takiego 6-8 łabędzi, jak 2 zostaną, to jest dobrze. No smutne to bardzo. No, wygoniłeś łabądki. Idziemy połazić, tak? Wysypię tutaj. Zawsze jakieś się znajdzie towarzystwo do tego, żeby to zjeść. No i co? Sama sobie to jedz, nie? Dobra, idziemy moi drodzy. Może tam jeszcze po drodze jakieś kaczuchy nakarmię. Tu im troszkę zostawię. Ale one mają tutaj tyle pożywienia, że wiecie, starczy dla wszystkich. A tymczasem przed nami gąski. Nasi starzy znajomi.
uciekają przed nami, a ja chciałam je nakarmić, ale zaraz pewnie wskoczą do wody, to im do wody nasypię ziarenek. Oj, 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 no przepraszam bardzo, no muszę tędy przejść. No tak, jeszcze barek się wyłonił, to już w ogóle. Poczekajcie, poczekajcie. Mam dla was coś dobrego. Kurczę, bo mi niewygodnie kamerka i ziarenka, proszę. Oj, 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 przepraszam, że tak na was. Przepraszam bardzo. No dobra, nie burcz już, jedzeniem się zajmij. Nie będę już schodziła. Dzieci twoje karmię. Aha. O, tam jeszcze płyną gąski. Tak, 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 zobacz ile mają jedzonka. No. Nie burkaj, nie burkaj. Dobra, dobra. Ależ przyjemnie na słonku, ojejejej. Tak się cieszę na ten weekend, który nadchodzi, bo wiecie, 3 dni wolnego. Chciałam sobie wziąć w pracy urlop ze 2 dni jeszcze tak, żeby o ten weekend mi zahaczył, ale niestety nie dostałam, ponieważ już sobie ktoś tam zabukował. No, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dobrej 3 dni. Będziemy sobie w ogródeczku sprzątać, sadzić kwiatki, pitolić przy kawiczce. Cześć, cześć, idę już. Dobra, na razie. Chodź, baryło, idziemy, chodź. Przed nami namiot. Takie chmurzyska. Ale przyjemnie spacerować, ojejku. Nie no, słonko to jest magia na tym świecie. Od razu się wszystko zmienia. Co mamy? Co my tu mamy? Zaczekaj. Cześć kochani moi ludzie, witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie przy kawiczce z Baruńką. Paczka, nic ciekawego, tylko otwieram, żeby was zainspirować do czegoś, ale się rozczarujecie. Przychodzę zakończyć filmik, bo właśnie go montuję i się zorientowałam, że ani się nie przywitałam, ani się nie pożegnałam, a że przed chwilą był listonosz. No to mówię, pokażę wam co kupiłam, nic ciekawego, będziecie rozczarowani, bo paka wielka, o! Taka ogromna, a w niej 2 wory. Barek, dobra, zaraz dostaniesz, za chwilę, bo ja wiem, co ty będziesz robił z tym pudełkiem i zrobisz nam straszny hałas. Kochani moi, zakupiłam erytrol zamiast cukru, będę używała, ponieważ zbliża się wielkimi krokami sezon truskawkowy. Będę jeździła na farmę po truskawki, a wiecie, my jesteśmy wariaci z Janem truskawkowi. Pożeramy ich straszne ilości w sezonie, a ponieważ opłacało się bardziej wziąć... Zostaw to pudełko, chodź tutaj, na razie siadaj, chodź tu. A ponieważ opłacało się wziąć najbardziej 3 kilo, to znaczy w ogóle 10 kilo też się opłacało najbardziej, ale wiecie, bez przesady, Jan tego nie je, to znaczy... Śmietanę mu będę robić z tym też. No to wzięłam 3 kilo, bo mówię, a to jakieś ciasto zrobię, a to do truskawek ze śmietaną, a to do czegoś. No wiecie, zawsze się tego cukru zaoszczędzi trochę, nie? Tym bardziej, że trochę odpuściłam ostatnio, no i już to niestety w boczkach czuję. Także jak chcecie unikać cukru, to... Polecam wam erytrol, w sumie wiecie co, on nie jest taki jak cukier, bo jest mniej słodszy. No wiecie, jeszcze można ksylitolu używać, czy stewie. Ja stewie, siadaj Barek, ja stewie osobiście nie lubię, bo nie lubię posmaku stewie. Fajnie siedzimy, nie? Dobra, poczekajcie, ja się jakoś
usadowię, żebyśmy się razem zmieścili, bo sofa jest taka mała, że on musi na mnie siedzieć, nie? Nie może się obok położyć, tylko musi centralnie, wiecie, w ten sposób. Dobra, i co to ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że no muszę trochę przykrócić, bo ogólnie to trochę się rozpasałam ostatnio. Jakoś tak, wiecie, na początku wiosny mi fajnie wszystko szło, a teraz odpuściłam i od razu mam efekty. Także, kochani moi, mamy erytrol do truskaweczek. Aha, co mówiłam, że stevii smaku nie lubię. Ksylitolu boję się kupować, bo wiecie, że nawet mała dawka jest dla psów śmiertelnie trująca, także boję się ksylitolu jak diabła. Bo mam wizję zaraz, że na przykład, wiecie, boczek się dobierze, rozsypie, potem to barek wyliże i coś w tym stylu. Także z dwojga złego wolę ten erytrol, znaczy z dwojga złego. No też jest to jakiś sztuczny słodzik, ale wiecie, no... Dobra, nie pożeram tego w jakichś strasznych ilościach. Ostatni kilogram to jadłam prawie rok. Jakoś tak się złożyło, że mało tego poszło. Myślę, że teraz pójdzie dużo więcej, ale głównie po prostu szykuję się, tak jak powiedziałam, na ten sezon truskawkowy. Kochani, ja wiem, że jest chyba bardzo ciemno i kiepsko nas widać, ale czekajcie, bo mi tu jakieś papiery... Wszystko mi przeszkadza dzisiaj. Jest strasznie ciemno. I ja myślę ciągle nad tym, żeby kupić lampę, to znaczy myślę, wiem o tym, że mam kupić, tylko nie wiem, jaką mam tę lampę kupić i bardzo Was proszę, jeżeli ktoś wie, o jakiej mocy, na co patrzeć, wiecie, mi chodzi o te ringi, o te lampy takie, bo one chyba są najfajniejsze do nagrań, takich, wiecie, w domu, więc jeżeli ktoś jest mi w jakikolwiek sposób w stanie podpowiedzieć, na co patrzeć, na co zwracać uwagę, ewentualnie jaka ta moc powinna być, to proszę Was, dajcie mi znać, ja już kiedyś Wam mówiłam, ale wiem, że dochodzą nowi widzowie, to może ktoś akurat mi podpowie, może ktoś ma taką lampę, także byłabym bardzo wdzięczna. Słuchaj, psie, ja w ogóle jeszcze jestem w na bluzie. Przed chwilą wróciłam ze spaceru i stwierdziłam, bo ta bluza jest ekstra, jest wielka, luźna, bo mówiłam Wam, że ukradłam tę bluzę Janowi, bo Jan sobie kupił dwie i ja złapałam, bo moje bluzy skurczyły się przez kalorie. To są takie, wiecie, robaczki, które w szafie nam kurczą ubrania i po prostu jakieś wszystkie są takie dziwne, także muszę troszeczkę przykrócić, żeby mi, wiecie... Już tak na serio, żeby mi ten wąż wokół brzucha zniknął, bo się rozpasałam. I tak mi fajnie w tej janowej bluzie, bo jest wielka, luźna i wiecie, niczego nie widać, ale ma jedną zasadniczą wadę. Słuchajcie, po prostu tak obłazi włosami. Ja mam przecież, wiadomo, że różne ubrania, ale generalnie mało które ubranie tak łapie włosy. A zauważyłam, że są pewne rodzaje materiałów, które łapią włosy bardziej. I właśnie ta bluza jest z czegoś takiego zrobiona. Ona jest kapitalna, jest ciepła, jest bardzo miła, no ale niestety do zwierzaków to ona się nie nadaje. Jan sobie do pracy nosi swoją. A ta jest, ja tak, wiecie, wypożyczyłam od Jana, no nie to, że mu, wiecie, zwinęłam, wiecie jak to jest, nie? Facetom się podkrada luźne podkoszulki, takie różne ciuchy, no ale to jest tragedia, no wszystko we włosach. Przecież noszę inne bluzy i czasem jakiś tam włos na nich jest, ale nie ma czegoś takiego, no ta jest masakryczna. A w ogóle to i tak już mi nie będzie potrzebna, bo się ciepło robi. Życzyliście nam dużo słonka, przesyłaliście w komentarzach i po prostu słonko przyszło, wypogadza się, będzie bardzo ładnie. Ogólnie to jest pełnia, więc automatycznie się wypogodziło, bo już Wam kiedyś mówiłam, że bardzo często przy pełni jest ładna pogoda. Więc jak sobie latem, wiecie, bierzecie urlop, to patrzcie na to, żeby na przykład w lipcu była pełnia. Bo prawie gwarantowana pogoda, bo ja to obserwuję już od kilku lat. Nie wszystkie 12 pełni w roku jest fajne, z ładną pogodą, ale większość. Myślę, że tak 9-10 na 12 jest fajna. No, może 9, coś koło tego. Także, kochani, wypogadza się,
Oczekujcie filmików z ogródka następnych z naszego pitulowa, kawiczka. Będziemy pić kawiczkę, sadzić kwiatki, pitolić. Mamy mnóstwo letnich kwiatów do posadzenia. Pomidory, wysiewki, milion sałat do popikowania. Po prostu będą same vlogi z ogródka. No chyba, że gdzieś pojedziemy, zobaczymy. Mamy teraz długi weekend, ale już Wam mówiłam, że ja się nie szykuję na żaden wyjazd, bo ma być piękna pogoda. A to oznacza, że wszyscy będą wyjeżdżać, więc wszędzie będą korki i dzikie tłumy ludzi. Ale ja postaram się Jana namówić, żebyśmy może chociaż rano gdzieś pojechali na spacer do lasu. Tylko to z kolei wiecie, no jak Jan codziennie wstaje o 5 rano, to nie wiem, czy mu się będzie chciało też w dzień wolny tak wstawać, także zobaczymy, bo ja nie wstaję tak codziennie. Dobra, kochani. Co to ja chciałam powiedzieć? Aha, odnośnie dzisiejszego filmiku. Chciałam powiedzieć, że to znaczy tak, widzieliście już łabątki. Bardzo mi jest przykro, że stało się, co się stało. No tak mi się wydaje, że tylko jest ich 6 już w tej chwili. Bardzo, bardzo mi smutno. Nie podoba mi się to, no bo... No, co ja w ogóle pitolę za głupoty? Widzicie, już zawsze, ja zawsze powtarzam, że do kamery się głupoty jakieś wygaduje. Myśli się o jednym, a tu jakiś idzie potok słów, wiecie, zupełnie z kosmosu po prostu. Ja nie wiem, jak ja to robię. Jakieś mam specjalne zdolności, ale wiecie, nie przejmuję się tym, bo ja widzę, że wszyscy youtuberzy tak robią. To znaczy, może nie wszyscy, ale ci, którzy nagrywają i mówią, nie jest tak, że co pół zdania jest cięcie i tak dalej, tylko jest taki flow, że wiecie, mówi się cały czas i jest takie nagranie, tak jak ja na przykład te nagrania na sofie jak robię, no to nie tnę tego, to już po prostu mówię i mówię, więc potem jak słucham i jak słucham u innych youtuberów, to to samo robią, więc wiecie, to nie sztuka nagrać i pociąć, sztuka to nagrać i zachować jakoś, wiecie, jakąś tę spójność tej wypowiedzi, no ale dobra, mówiłam Wam, że się tego uczę. Kochani, i wracając do łabątków, bo już wiecie, płynę, chciałam Was przeprosić za te pogaduchy z Panem po angielsku. Muszę Wam powiedzieć, że trochę mnie irytował, a z drugiej strony to mnie tak rozśmieszył, bo ganiał ze mną za tymi łabędziami. Cały czas gadał, słuchajcie, potok słów. No i na tym pomoście, jak stanęliśmy, bo zobaczyliśmy, że one jednak wracają w stronę pomostu. I jak on zobaczył, że ja mam tyle jedzenia i karmię i one płyną, to się zaczął cieszyć, jak dziecko, wręcz podskakiwać. I ja mu mówiłam, że nagrywam, robię wideo i nawet mu pokazywałam palcem, żeby na chwilkę się chociaż zamknął za przeproszeniem. Nic nie pomagało, pan się tak cieszył, że ja myślałam, że wskoczy z radości do tej wody. I wiecie, ja się mało odzywałam, bo chciałam coś po polsku. Głupio mi było z kolei po polsku przy nim mówić, no bo wiecie, no nie wypada za bardzo. Ale no tłumaczyłam mu, że mam kanał, że nagrywam filmiki, że robię klipy do filmu, do wideo. Pan przytakiwał i dalej, jak karabinek maszynowy po angielsku mówił. Więc ja tam coś tam Wam wpisałam, jakieś tłumaczenie, ale generalnie, no przepraszam Was za to, mówię, nie będę już tego wszystkiego, całej tej rozmowy tłumaczyła, bo wiecie, ja bym ten film szykowała cały tydzień, nim bym to wszystko wpisała. Generalnie pan po prostu mówił, że też przychodzi codziennie, że uwielbia łabędzie, że w ogóle, wiecie, taka jest różnica w wyglądzie, że samica ma cieńszą szyję, łabądź grubszą, wiecie, że są daleko, że nie może zdjęcia zrobić, że chciałby sobie na ścianie zdjęcie powiesić, bla, 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 bla. I taki, wiecie, taki potok słów. Ja tam kiwałam głową, mało co się odzywałam, mówiłam Wam, pokazywałam mu, żeby na chwilę chociaż... Nic nie pomogło i mówię, i byłam zła, i się śmiać chciało. Absolutnie, żebyście nie myśleli, że to był jakiś podtekst taki, wiecie, że pan mnie podrywał, że to, wiecie, jakiś podryw na łabędzie był. Nie, on się cieszył jak dziecko z tych łabędzi, więc no, nie chciałam być niemiła, no bo zresztą no, w sumie, no kurczę, no co miałam go wygonić? A wiecie, nie miałam czasu, żeby dłużej czekać, bo szłam do pracy, także mówię, no trudno będzie takie nagranie, jakie będzie, wybaczycie. Łabądki się nagrały i w sumie to już znowu archiwalny filmik będzie, bo już jest ich 6, także no co zrobić, no. Także moi drodzy, nie wiem, czy będą łabądki na następnym filmiku, zobaczę, ja pójdę, w czwartek nie będę,
W środę mam plany jeszcze jakieś, w czwartek tak samo nie będę na pewno nad stawem nagrywała, bo z barkiem będę jechała do centrum. To znaczy, już wam mówię, o co chodzi. Potrzebuję podskoczyć do Primarka, do Primaniego. Już jestem chora, ale wymyśliłam sobie, że tak rano szybko w czwartek obskoczę z barkiem, tylko wiecie, na taki szybki spacer na kupę, żeby zrobił, i wezmę go ze sobą, podjedziemy do Primaniego, bo ja mam bardzo blisko tutaj do centrum, obwodnicą to jest 10 minut. Fajnie, bo wiecie, mamy obwodnicę wokół miasta i gdziekolwiek człowiek chce podskoczyć, to jest moment. Wpadnę do Primaniego i mam nadzieję, że na otwarcie o 9 rano to tam będzie pusto. A czwartek to jest taki dzień, wiecie, w piątek jest koniec miesiąca, chyba 28, i mają ludzie wypłaty. Zarówno ci, którzy mają tygodniówki, jak i miesięczne wypłaty, wszyscy dostają w piątek, bo w Anglii jest bardzo popularne to, że są wypłaty cotygodniowe, piątkowe. No ale właśnie mówię, w piątek też wypada koniec miesiąca, więc wszyscy w piątek dostają pensję. Więc ja się boję jechać w piątek czy w weekend, bo po prostu będą dzikie tłumy ludzi. I wymyśliłam sobie, że jak pojadę w czwartek, dzień przed wypłatami, jeszcze rano, to może mi się uda wpaść do Primaniego, zapnąć co potrzebuję i wyjść szybko. Barek poczeka w aucie, wiecie, nie ma upałów, to ja sobie gdzieś w cieniu zaparkuję, a obok Primarka dosłownie zostawiam auto na tym samym parkingu i 2-3 minuty od Primarka jest przepiękny, ogromny park z kilkoma stawami, tam jest, słuchajcie, chodzenia, nie wiem, no można chodzić 2-3 godziny w centrum. Także no tu jest tak dużo tej zieleni u nas, że naprawdę wspaniale, chyba tam nigdy nie nakręcałam wam niczego. Także zobaczymy, może sobie tam jakiś filmik zrobimy, a może tam będą łabędzie też, bo nie byłam, tak jak mówię, od x czasu. Także wiecie, no potrzebuję w Primarku, ja tam kupuję od lat, odkąd przyjechałam do Anglii, takie koszulki basicowe ze stretchu, zarówno z krótkim, jak i z długim rękawkiem. Słuchajcie, rewelacja, wy mnie ciągle tu widzicie w czarnych czy w szarych podkoszulkach, to jest wszystko z Primarka. Wiecie, jednokolorowe są też jakieś pstrokaty, ale ja nie bardzo lubię jakieś tam wzorki. Także kupuję takie basicowe kolory, podstawowe, i noszę. Zdzierają mi się, kupuję następne. One są tanie, za grosze, a są rewelacyjne jakościowo. A bo wiecie, jakość w Primarku to jest przeróżna. Może wam coś tam nagram, ale wątpię, bo się będę spieszyła. Także taki jest plan. Nasze łabądki może w sobotę będę nagrywała, zobaczymy, na pewno podskoczę w piątek do nich, o, w piątek, tak, bo ja powiedziałam, że w czwartek będę chciała do Primarka. Dobrze, moi drodzy, kończę, bo filmik znowu będzie miał 50 minut albo dłużej, moi drodzy. Trzymajcie się, kochani, w zdróweczku. Jeszcze raz was przepraszam za te angielskie pogaduchy, przede wszystkim za pana monolog, no ale nie byłam w stanie go pohamować, także życzę wam bardzo, bardzo miłego weekendu już prawie, nie? Bo to myślę, że filmik, mam nadzieję, że mi się udało na czwartek go zmontować. Także moi drodzy, trzymajcie się w zdrówku. Bardzo wam dziękuję za wszystkie życzenia słonka i poprawy pogody, bo pogoda się poprawia, będzie fajnie. Także wam też życzę dużo, dużo słoneczka i fajnego nadchodzącego weekendu. Mam nadzieję, że potem następny filmik będzie w sobotę rano, a jak nie, to w sobotę po obiedzie, może w niedzielę, wiecie, to zależy od tego, czy wyjedziemy gdzieś, czy nie. To już od Jana zależy, także może być jakieś wahnięcie z filmikami, ale na pewno niedługo jakiś będzie następny. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!